Dobrze, po bardzo długim czasie udało mi się zaprojektować Storka 1 i myślę, że możemy go wypchnąć. 94 dni to niestety nie zdążymy już w tym roku, ale tak, zostało nam prawie 200 tysięcy funduszy, więc moglibyśmy, no wydaliśmy się do takiej kwoty i możemy jakoś w miarę nadrobić naszą drugą linią produkcyjną. No, nie spowoduje, że wybudujemy Storka 1 wystarczająco szybko, ale znacznie przyspieszy nasz postęp. Tak, mam 26,8 punkta nauki. To myślę, że możemy też chyba wydać dalej. Nie, nie stać nas. Dobra. Ale z samej tej misji Storkiem 1 dostaniemy od groma tam około 100 punktów nauki, więc no, będzie całkiem dobrze. Więc tak, teraz misja dawem dwójką i daw dwójka, dobra, to jest w porządku, to tylko komsat jest, tak, tam jest komsat. Czyli zakończymy misję dawem dwójką i zakończymy misję X11. Zajmie wyprodukowanie 25 dni, więc w połowie listopada wystartujemy. No dobrze, więc daw dwójka jest wyprowadzany. W międzyczasie myślę, że możemy wziąć. O właśnie, będziemy musieli zaraz. Tak. Najpierw niech misję X15 wykona Thorsten Schmidt. A niech Erhard już się uczy w umiejętnościach posługiwania się Merkurym, bo to 260 dni aż zajmie. Ojej, to powinienem był wcześniej to robić. No, trochę nam to zajmie, niestety. No trudno. Dobrze, no to co? Startujemy gołębicą 2. Dobrze, i osiągamy orbitę 900 na 900. Już powinienem w ten sposób zwijać, żeby widzieć, to była ta misja. Tak, półtorej minuty jeszcze musimy poczekać. Ustawmy do Słońca, niech jakiś czas sobie podziała. I tak niczego nie badamy, ale niech sobie jakiś czas energia funkcjonuje tutaj. Nie wiem, jakby. Nie ma żadnego zastosowania ten satelita, ale. Ot. Niech komunikat o tym, że się wyczerpała bateria, będzie trochę później. Choć pewnie będę miał co chwilę komunikat, że przywróciła się energia, wyczerpała, przywróciła, wyczerpała. No trudno. Zostawię sobie to w ten sposób.
co jeszcze około minuta. I wprowadzamy wspinę. Myślę, że to jest wystarczający. No i oczywiście za moment będziemy mieli zaliczoną misję. Zobaczmy, jak tam w ogóle nasze fundusze. 28 780, chyba 40 tysięcy za to mieliśmy dostać. Zobaczymy zaraz. Trzy, dwa, jeden. I ile dostajemy? Okej, 30 tysięcy, trochę ponad. Dobra, to wracamy. Dobrze, i kolejny pojazd będzie X-11. I nią wyślemy Torstena na lot suborbitalny, ostatni lot suborbitalny z misji. I to jest która misja? Aha, jeszcze nie zaakceptowaliśmy. Muszę pamiętać zaakceptować. Dobrze, zaakceptujemy w momencie, kiedy będziemy ruszali. Jeszcze nam podskoczy kilka, zresztą o parę groszy podskoczy nam fundusz z tego. Jakie technologie się teraz badają? O, lot wysokich prędkości, czy jak to nazwać. To też jakieś między odcinkami zaprojektuję, myślę. Ojej, ojej. Postanowiło maksymalne przyspieszenie dać na 3,5 dnia. I oczywiście się zwiesiło. Dobra, dał radę. I mamy też obrazowanie z tundry. Nie jestem pewien, czym my sobie obrazujemy z tundry. No ale dobra, nie narzekam. Miło, miło. Jakieś tam parę punkcików doszło. Tak, nie, nie... Aha, tak. Czy wyczerpuje energię? Świetnie. tak. Co się chciałem powiedzieć jeszcze? Właśnie, no, mi się zdaje, czy nam jakoś ostro to przyspieszyło? Nie, 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 chyba jest w porządku. Bo teraz tak. To zajmie 2 miesiące około. Powiedzmy, że to jeszcze 5 miesięcy zajmie, czyli. No powiedzmy, no do połowy roku będziemy mieli międzyplanetarną komunikację. Powinniśmy być w stanie wtedy do końca roku wysłać sondę z trzecim poziomem anten, która poleci albo na Merkurego, albo na... przepraszam, nie Merkurego, tylko na Wenus, albo na Marsa. Z czym możliwe, że uda nam się skorzystać z asysty grawitacyjnej albo Marsa, albo Wenus, żeby właśnie na Merkurego się dostać. Czy żeby przelecieć obok tylko. No dobrze, to przewijamy w takim razie do X-11 i wyprowadzamy. Poczekajmy do ranka i wtedy zaakceptujemy misję. Tak już. Ile mi chodzi nagranie? Ile mi chodzi gra? To już jest 6 godzina nagrania, więc gra może się delikatnie przecinać. Dobrze, zaakceptujmy misję oczywiście. Dostaniemy za nią 50 tysięcy około. I aktualnie chyba nie mamy niczego specyficznego. Myślę, że R&D będę chciał zakupić. A, i koniecznie będę chciał kompleks astronautów niedługo zakupić, żeby móc EV robić. Więc tak, będziemy potrzebowali 700 tysięcy. Czy ile tu jest? 500 tysięcy i 200, tak? To jest. Nie, to też jest 500. Bo raczej będziemy potrzebowali miliona. Ale to załatwimy, bo chyba pierwszy lot orbitalny, tak, to nam nawet na dzień dobry załatwi prawie milion. Więc startujemy.
I tak oto misją, która wydłuża pobyt z nami Torstena Schmidta o 65 dni, kończymy ostatnią misję roku 1958 z 29 punktami nauki i Storkiem 1, czy Bocianem pierwszym w trakcie produkcji. Właśnie, bo to nie jest miecz Seleny. Czy moment? Nie, to jest miecz Seleny, co ja gadam? Zapomniałem, że już ustawiliśmy orbiter księżycowy. Tak. Czy tu jest w porządku? Mamy 110 tysięcy funtów, przybrałem 111, ale bierzemy od razu tak. O, nawet nie ma Explain High Difficult. Czy już są tylko zwykłe Explain High? No ale tak. To co weźmiemy, to pierwszy lot orbitalny. I to nas wyrzuca na ponad milion. Moglibyśmy też drugiej generacji satelity znowu wysłać. I to myślę, że może być dobry pomysł. Gołębice znowu na szybko sobie puścimy. Chociaż nie, myślę, że lepiej będzie wykonać inne misje, które trochę więcej nam dadzą. W międzyczasie też zaprojektuję nowy samolot, ponieważ mamy już technologię silników odrzutowych lepszych. Więc tak, mamy milion. Co oznacza, że teoretycznie mógłbym ulepszyć oba. A nie, myślę, że ulepszę R&D. A na kompleks astronautów jeszcze chwilę poczekamy. R&D będzie za zaledwie 140 dni i da nam co? 20% szybsze badanie. No i oczywiście dalszy limit badań. No dobra. Ja w tym czasie zajmę zaprojektowaniem X-12, czyli już tak. Eksperymentalne samoloty rakietowe, czy też rakiety załogowe, suborbitalne, to nasz cały ten projekt badawczy się zakończył. Teraz pozostaje nam jedynie badanie lotów supersonicznych na silnikach odrzutowych. Mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć, no tak myślę, że z Mach 3. Co prawda silniki odrzutowe te są określone dla Mach 2,5, chociaż zobaczmy tego turbojeta, do ile on jest. Ten jest do Mach 3,0. I na ile? Ty jesteś 60, a ty jesteś 109. Nie, dobra. Myślę, że lepiej jednak będzie tego wziąć. Tak. Dobre pytanie jeszcze co do wymaganej powierzchni, bo domyślam się, że to nie jest powierzchnia wlotu powietrza. Chyba, że to jest powierzchnia wlotu powietrza na... Nie, nie jestem pewien. Dobra, domyślam się, pokominałeś. Kół jeszcze większych nie potrzebujemy. Myślę, że nie będę korzystał z samolotów na śmigła. To się chyba trochę rozmienia z celem. Ale zobaczmy. Mamy AL-7F i to ma 89 kN uciągu i jest w stanie do niecałego Mach 2 usiągnąć. No my lataliśmy teoretycznie w grze powyżej Mach 2. W praktyce to byliśmy bliżej właśnie tego 1,85. Więc tak, więc ja sobie w międzyczasie zaprojektuję z J85 P17. Myślę, że mogę od razu wykupić. To jest ten? Tak, to jest ten. Teoretycznie oczywiście mógłbym zrobić samolot, który miałby tego turbojeta razy dwa. To byłby większy uciąg. Tak, i mielibyśmy wyższy pułap, jeżeli chodzi o prędkości. Ale nie, myślę, że spokojnie nam na razie ten turbojet wystarczy. Z czasem oczywiście zaawansowane jety weźmiemy. Tutaj mamy co? To są słabe. 151 kN do Mach 4.1, więc piękna sprawa. Myślę, że będziemy robili na podstawie tego samolot. Tak, ale zanim do tego dojdzie, to jeszcze trochę będzie. Turbofan to nie jestem pewien, czy jakkolwiek nas usatysfakcjonuje, zwłaszcza, że... Chociaż hej! Hej! 233 kN.
Nie zgorzej, nie zgorzej, tylko nie wiem, jakie jest. Czy domyślam się, że to jest. Tak, high bypass, no to domyślam się, że jednak to jest poniżej prędkości dźwięku. Tak, design for subsonic glide. Chyba, że to jest sam intake, a intake możemy sami jeszcze dorobić. Tak, będę musiał poanalizować też trochę z intake'ami, czy coś tutaj znajdę. For supersonic speed. O właśnie, bo ja wykorzystuję jakieś podstawowe, a możliwe. Możliwe bardzo, że nie powinienem, bo te są. Niech ja znajdę. Szukamy wykupionych. O, tu jest aerodynamika i zobaczmy. Nie, tutaj są rzeczy, które mieliśmy. Chyba, że to będą w częściach RP0. Zobaczmy jeszcze chwilę dalej. Dobra, nie widzę tutaj wlotu, więc zobaczmy. A nie, to są. Nie patrzę na RP0, na start może powinienem patrzeć. Nie, tutaj też nie widzę, więc jeszcze raz przejdźmy tutaj do części startowych. O, tu jest. I teraz tak. Tak, my bierzemy dla poddźwiękowych, więc bardzo możliwe, że mamy słabą wydajność właśnie przez to. Więc tak, zobaczmy teraz, czy. Nie, tutaj nie ma żadnych wlotów. Zobaczmy, czy tutaj są wloty. Fuselage intake. To jest dla transonicznych. To transoniczne nas aż tak nie obchodzą. Attitude Jet Conformer. RCS Thrust. Nie, potrzebujemy RCS-a. Fuselage. Więc jak już to tutaj powinniśmy szukać, tylko tak. To jest co? To jest do Supersonic, więc myślę, że będziemy korzystali z tych. Czy jeszcze zobaczę, czy jakieś lepsze nie będą. Myślę, że ten wlot rampowy będzie chyba najlepszy. A tak, to już sam popracuję nad tym. O, tu jest jeszcze dopasowujące się. To jest ciekawa rzecz. Dobra. Ale to już gdzieś tam poza kamerą sobie pokombinuję, pobawię się i zaprezentuję to w roku 1959. Tak też życzę wszystkim miłego dnia.